Cześć wszystkim! Znowu posiadam przeciąg Kamajui. Dobra. To już na pewno ostatnia mapa. Zobaczmy jeszcze raz cele misji. Mamy pokonać Mist Marikuna. To jest to? Nie wiem dlaczego to się tak nazywa. Ale to jest Paria. W każdym razie mamy to pokonać. Ważny dodatek. Avaro albo Fia nie mogą zostać pokonani. Byłoby głupio, gdybyś przez godzinę nagrywał tą misję i potem się okazało, że Avaro dostał w łeb i ostatni twój save był na początku misji. Tak, to by było bardzo głupio. Dobra. Mały spoiler. Tu jest dużo gadania. I to nie jest ciekawe gadanie. To jest naprawdę bardzo sztampowe gadanie. Więc większość z tego będę pomijał. Bo to naprawdę nic ciekawego tutaj nie gadają, a mamy dużo do zrobienia w tej misji. Dobra. Takie teksty będzie miała każda osoba. Za chwilę będę je wszystkie pomijał, bo... No, wspomniałem dlaczego. Lish. Bardzo ciekawe. Jakie są twoje motywy. Tak, tak. Bardzo ciekawe, spadaj. Tak, reszta niech idzie do przodu. Ponieważ mam generalnie już plan z grubsza, jak to zamierzam zrobić. Mikiyu. Może nie, może Mikiyu jednak zostawimy. Chcę się kogoś tutaj pozbyć. Może Dieta się pozbędę, bo on... On jednak... Nie zadaje zbyt dużych obrażeń. Diet to jest taki gość, że jak on komuś powie, że kiedyś uratował bóstwo, to chyba wszyscy mu uwierzą. Dobra, Mikiyu zobaczymy. O, Mikiyu powinna nieźle tutaj kopać. Tylko musimy dać ci... Shield. Ancient Shield. I dobra. I podejdź tutaj. Tak, będziemy potrzebowali tutaj konkretnych argumentów. Dobra, więc tak. Mam już generalnie podział, jak chcę posłać ludzi. Mikshuana. Tak, weź swoją najlepszą dzidę. Weź Knight Medal. Skilla, czy coś chcemy ci zmienić? To jest tylko z Kisnir. Reszta... Tak przeciwko demonom to się chyba nie przyda. Flight potrzebujemy. Dobra. Leć tutaj. Mikshuana dostaje niebiańskie wiadomości od innych bóstw. Tak, i aureola to antenka komunikacyjna. Dobra. Ty dostaniesz do pomocy Ranri. I we dwójkę powinniście sobie dać radę z wszystkim, co tam się znajduje. Nie wiem, jak się można śmiać mięśniom. Teki o mojaś
Renri tak mało się udziera w tej grze. Szkoda, że Yuriki ogólnie nie mają tutaj trochę większego wpływu na fabułę. Niektóre mają całkiem ciekawą osobowość. Dobra? Tak, tobie dajmy też Knight Medal. Ancient Shields. Czy jakieś lepsze buty mamy dla ciebie? Nie. Dobra, weapon. Masz to, co chcemy. Okej. Tak. Oczywiście, Katorit. Jedyna rzecz, którą od ciebie potrzebujemy. Zamień się w smoka. Dobra. Ior. Będzie pod ostrzałem tych rzeczy. Tych rzeczy. Sniping Stone i tego, więc może nie iść do samego przodu, podejdź tutaj. Tak, fajnie, ale zostań. I tak, i tutaj jako pomoc wyślemy ci niebieskiego chłopczyka, aż on potrafi latać. Bardzo ciekawe, Karina. Tak. W sumie chyba jeszcze nie pokazałem, co tu musimy zrobić, tak. Pokonać te dwie... Te dwie potwory. Tutaj mamy drogę na skróty, tylko wymaga latania, dlatego wysyłam wszystkich ludzi, którzy mają latanie, na skróty. Reszta przebije się tutaj, wyczyści tutaj okolice i mniej więcej kiedy się za to już zajmie, to powinna już atakować dalej do przodu. Te dwie osoby wysłane po każdej stronie powinny sobie dać radę. Fia, może troszkę z tyłu. Dobra, takie będzie nasze ustawienie. Dodatkowo, żeby nie było za fajnie, żeby nie było za mało gadania, co chwilę będą się pojawiać coraz to kolejne dziwniejsze osoby, które będą znowu dorzucać swoje niezbyt ciekawe wypociny do misji. Long slice. Dobra, dokładnie tego od ciebie, Ior. Oczekujemy, że będziesz wgniatał wszystko w ziemię. Dobra, łącznie z... Jak to nazwać? Zapomniałem tego skrótu. Aniołkami. Sadomaso, nazwijmy to tak teraz. Tam dużo rzeczy się rusza. Gigi-san znowu się zranił. Katorit, nie udawaj, już jesteś smokiem. Nie potrafisz w formie smoka mówić. Dobra, a propos formy smoka. Jak ty jesteś wolny, zapomniałem o tym. Renri. Ty, czy to anuluje flight? Nie, czujesz grounded. Renri, w takim razie. Zignoruj to coś. Mikshuana, podejdź tutaj, ty się tym zajmiesz. Dobra, Baro tutaj. Tutaj chyba potrzebujemy lekkiego wsparcia ogniowego, bo to ma 250 HP-ków i ma odporność z grubsza na wszystko.
Czasami gra się przecina i robi rzeczy, których ją nie prosiłem. Tyki snir. Weź. Knight medal. Co możemy ci zrobić tutaj jeszcze? Swift Sword. Nie, to jest tylko z Mixuanu. Dobra, wszystko to chcemy mieć. Tu zaatakujesz, to za bardzo się nie przydasz. Pomyślę jeszcze. Nad tobą. Dobra, jak się ty ustawisz Fia tutaj, będziesz w stanie go oszczelać w następnej turze. Ior już może się za niego zacząć brać. Ty podejdź tylko tutaj. Już wiesz co? Więcej obrażeń ci dużo nie zrobi różnicy. A, ty masz grounded, zapomniałem. Dobra, tym bardziej tam stawaj. Dobra, i leczmy wszystkich regularnie. Nie chcemy, żeby ludzie nam padali. Okej, tutaj trochę mały błąd popełniłem. Okej, oni już to naprawiają. Scorching Pierce. Powinno go się zdjąć. W miarę szybko. A. Wszak nam chce pomóc. Dobra. Tutaj broń się. Świetnie, Kisnir. Nasz anioła BDSM ściągnąć na raz. Dobra. Tutaj też biegną aż do nas. Dobra, i przyszła artyleria. To ma double action. Więc Ranry... O, nie zaatakował jakoś z jakiejś powody drugi raz. Udawam, zrób coś z tym drzewem, serio. Nie jest śmieszne. Dobra, tak. Czy ty ma jesteś w stanie to zdjąć? Prawie. Tak, może zaczynając od tego, co najbardziej oczywiste. Tutaj. Zdejmiesz go. Dobra. Kisnir, zajmiesz to. Zostań na miejscu jeszcze. Ty potrzebujesz leczenia od paraliżu, byś mogła teraz ściągnąć tego anioła BDSM. Dobra, nie ściągniesz go od razu, ale przynajmniej mocno go zranisz. Momencik, zróbmy to inaczej. Ty, oczywiście leczenie. Ranry Bow. To powinno go całkiem nieźle podsmażyć. I teraz ty możesz go dokończyć. Dobra, tak lepiej. Jesteś jedno pole dalej. Teraz tak. Niebieski chłopczyk. Ty sobie powinieneś dobrze z nimi radzić wręcz.
Dokładnie o to chodzi. I Katorit może tutaj awansować. Dobra, Avaro, ściągnij ten portal. Fia. Właśnie, czy ty masz dobry ekwipunek? Na razie chcemy, żebyś wzięła sobie tarczę, ponieważ nie masz żadnych Yuriki do ochrony. Shield. Ancient Shield. Masz swój prawie najlepszy. W sumie to jest najlepszy łuk. Ma mniej siły niż Rejszy, ale na razie nam na tym nie zależy. Trzeba ci jeszcze skille zmienić. NTR, flary, ok. Leczenie nie potrzebujemy. Master Capture nie potrzebujemy. Light Blast potrzebujemy. First Strike. I trzeba na razie się koncentrować. Dobra, Light Blast. Pokaż, na co cię stać. Dobra. Teraz ty, Mikiu, możesz go dokończyć. Dobra, trzeba uważać na tego gościa, bo on ma insta-def. Może zaraz się wziąć za Mikiu. Zobaczymy. Mikiu nie jest wymagana w tej misji. A, wziął się za Iora. Ciekawe. No dobra, tobie przydałyby się Bouncing Snowman na takie okazje. Dobra. Sanctuary Hammer, twoja najlepsza broń. No tak, mimo tego, że to jest twoja najlepsza broń, i tak nie zadajesz najlepszych obrażeń. A Mechanical Forata, co to jest? Nie wiem, rozwal Tawaru. A, to jest chyba ulepszona osa. Dobra. Ranry na szczęście jest z grubsza podleczona. Ma całkiem duże evasion. W poprzednim podejściu, jak to szarżowałem, to 4 razy pod rząd Ranry miała uniki na tych atakach. Dobra, Fabul. Nie obchodzi mnie, co mówisz. Jesteś wredna. Spadaj. Dobra, jak wasza odporność na ice? Taka sobie. Dobra. Snowman March. Może tak, ty, Fia, najpierw Light Blast, pokaż, ile jesteś w stanie. Okej. Okay. Jest tak, ty, Snowman March, w tą stronę. Świetnie. Tiki Snir, możesz zdjąć tego aniołka BDS-em i zająć od razu jego portal. Dobra, Ior potrzebuje troszkę many. Możesz tego gościa ściągnąć. Ekstra, portale zdjęte. Dobra, Nixuana, szarżuj. Za tobą idzie Ranry. Potrzebuje troszkę leczenia. Dobra, z tej strony. Niebieski chłopczyk, zajmij ją. To powinno odblokować to pomieszczenie. Teraz tak. Raifu Tornado. O! W sumie mamy całkiem dobrą lokację. Walnij tutaj.
Nie zadaję zbyt dużych obrażeń. Dobra. Tutaj. Podejdź tutaj. Ochronisz dwie panny. I on powinien się też o ciebie rozbić. Tutaj powinni się zająć tymi potworami. Dobra, ktoś potrzebuje leczenia. Grubsza nie. Dobra. Scorching Pierce. To ma chyba dwie akcje, więc pamiętam, często one się same rozwalały o mikszułane w takiej konfiguracji. Dobra. Ior miażdżyć. Dokładnie. Tak. Użyj zwykłego ataku, nie marnuj many na niego, skoro nie masz obrażeń za bardzo. No. Chociaż teraz masz szansę nawet go zabić. Dzięki swojej dużej agility. Ekstra. Na Kraki Snir można liczyć. Dobra, świetnie. Okej, to nie było miłe. Kto tym razem? Siedzieć, mieliście się skryć. Bitwa się dzieje. Czego on się aż tutaj ruszył? Okej, coś takiego mi się nie przytrafiło. Ale jest bardzo miłe. Teraz ty, Great Torrent. Zgarnij tą pannę. Zostawiliście swój pilar niepilnowany. Tak, ty podejdź tutaj. Żeby tamten gość się nie mógł w razie czego instadeadować. Dobra, natomiast tutaj... Tak, ty... Weź... Bouncing Snowman. Wszelki wypadek, gdyby ktoś ci chciał zaatakować, Reflect... Reflect nie potrzebujesz, bo to masz starczy, a weź Ice Shield. Dobra, jesteś w stanie... No, to cię zaboli. Większość tutaj rzeczy cię zaboli. Dwa razy 40. Jeszcze raz, dwa razy ile? Mniej niż 40. 5, 30, 65, 70 obrażeń, czyli przeżyjesz. O, że masz coś specjalnego, co? Luck nie masz dużo. Nie masz instadef. Dobra. Wszelki wypadek zapiszmy, bo Fia nie może zginąć tej misji. Dobra. Fia. Light Blastu. Right to Blastu. Masz Magic Resist, zapomniałem. A, i Reflect weszło. Świetnie, prawie sama Fia ściągnęła to coś. Dobra. Kisnir. Zastanawiam się. Wcześniej chcę dokończyć to coś. Czy to zabijesz? 40... Nie zadajesz 40 razy 2. Ile zadajesz? 40 minus 3. 37. Jakbyś się trochę podrinkował.
Strain Self razy 2. To teraz powinieneś to ściągnąć. Dobra, zwłaszcza jak ci kryt wejdzie. Demon Shield. Pewnie coś przeklętego, co? Tak, jest ciężka. Poison 1, pewnie jest przeklęte. Grants Protection of Demons. Nie. Dobra, co tutaj? Czy to przeżyjesz? Powinnaś przeżyć. Dobra, pokaż, na co cię stać. Tak, ten Ancient Shield Reflect z Reflectem to jednak fajna opcja. Bardzo fajna. Ior. Wycisk tutaj. Dobra, to miałem na myśli mówiąc wycisk. Dwa razy kryt po 100. Oto właśnie używam Iora. A ty, Kisnir, pokaż, czy jesteś w stanie dokończyć. Prawie. Dobra. Możesz uciekać. Ior znowu potrzebuje many. Dobra. Kto jeszcze tutaj? Co z tobą? Tak, po pierwsze weźmy tutaj leczonka. I tak, zaszarżuję tutaj Ranri, może to jest troszkę ryzykowne, ale chcę zająć szybko te portale. I Krzyłana będzie go atakować wręcz. Więc niech się ustawi. A tym zobaczymy. Mam nadzieję, że nie zrobi zbyt dużego wycisku. Dobra, mamy na razie jedno pole wolne, więc możemy przywołać ciebie. Twój Earth za bardzo nie działa, ale możesz użyć swojego Karin Staff, a ponieważ jesteś dopakowany wszystkimi opcjami, masz też dużo agility. Stra. No i dobra. Z grubsza ogarnięte. Tutaj Mikshuana i Ranri zrobią porządek. Tymi potworkami nie musimy się przejmować. Oni zaraz na kogoś się rzucą. Więc ogólnie drużyna zaraz idzie teraz dalej do przodu. Dalej szarżuje. A, Charge Strike. Ciekawe, czy go ubijesz z Charge Strike? Pewnie nie. Prawie. Dobra. Ranri, nie zadajesz obrażeń. Super. Długo jak nie zadajesz Ranri obrażeń, to możemy cię zignorować. Możemy się skupić na celu. Dobra, Storm Tornado. On ma odporność na to. No i tak twoje obrażenia się przydadzą. Bardziej, że się podleczysz w międzyczasie. I teraz... Siedzieć w schronie! Tu jest walka, nie potrzebujemy cywilów na polu bitwy. Dobra, rozwal to. Dobra. Momencik, czy ty nie masz swojego sanctuary? Nie masz swojego sanctuary. Zaraz coś z tym zrobimy. Okej. Tutaj nieprzyjemna sytuacja się zrobiła. Smoczkowi przydałoby się wsparcie. Zobaczmy, co możemy zrobić. Thunderstorm dzieli cooldown. Jeżeli jego zaatakujesz... zobaczmy, może nie zginiesz. Mam nadzieję, że nie zginiesz. Intimidate weszło.
Super. Niebieski chłopczyk już pędzi na pomoc. Tutaj, triple attack. Wchodzimy. Ładny kryt. I tutaj też pomagaj. Chcemy się tego szybko pozbyć. Ładnie. Dobra, co my tutaj mamy teraz? Czy możesz to zgnieść? Skrótsze możesz. Dobra. Intimidate weszło. No okej. Dobra, zobaczmy. Tak. Intiu. Dużo dalej nie zajdziesz. Wycofajmy cię na jedną turę. Fia, idź za swoim Yuiki. Dobra, czy chcemy to... ściągnijmy go. Nie chcę, żeby się tu pałętał, może jak coś nabruździć w najmniej oczekiwanej sytuacji. Dobra. Znowu uwolniło nam się miejsce, to może Kisnir. Bardzo to się nie nada. Dobra, szarżuj do przodu. I dobra. Co my tutaj mamy? O, wręcz. To nas nie boli. A tym szkieletem też nie musimy się za bardzo przejmować. Dobra, użyj Storm Tornado i to już będzie jego koniec. Dobra. Earth Crush. Zmiażdż tą... Co to właściwie jest? Syrenę? To jest chyba syrena. Dobra, tak. Co my tutaj mamy? Wiecie co? Awara za bardzo tutaj nie robi roboty w tej misji. Może jest całkiem niezłym pomysłem, żeby go po prostu wycofać, bo jego obrażenia są... niezadowalające. Przy okazji, dzięki temu, że go nie ma, nie musimy się martwić, że dostanie w łeb od kogoś. Dobra, Bouncing Snowman to nie chcemy. Możesz swoją broń Fire Tomb na przykład użyć. Fire Barrage. Dobra. Ty, Light Blast, ściągnij to, ile jesteś w stanie. Dobra, fajnie. Ior możesz dokończyć. Dobra, Kisnir, zajmij się tym aniołkiem BDS-em. Szkoda, że go nie wyssałaś. Nie wyssałaś mu życia. Dobra, Kisnir. Bierz manę. Zanim o tym zapomnę. I Karyna, idziesz do przodu. Dobra, czy jesteśmy w stanie go szybko zdjąć? Jesteśmy, dobra. To postarajcie się to zrobić, zanim kolejna fala potworów się zrespi. Triple attack? Czy light blast? Triple attack.
Tutaj może się jeszcze jeden z nich zrespić. Ale najważniejsze, że zyskamy kontrolę nad pomieszczeniem. Czyli jeśli nie zrespię w następnej rundzie, to mamy to ogarnięte. Dobra. Ty nie zaatakujesz w tej rundzie, więc weź Angel Glove, to zadaje święte obrażenia. Zajmij to. Ty tutaj capture attack. Nie, w sumie zwykła włócznia wystarczy. Tak, i chcemy tutaj jak najszybciej pozajmować te portale. Dobra. Chyba wszystko ok. Jedziemy. Snir. Do dzieła. Niezłe obrażenia. Dobra. Dawno nie widziałem, żeby wchodziły ten charm z Kisnir. Że to tylko przy ataku wchodzą. Ostatnio zazwyczaj jak atakowała, to na śmierć. Dobra. Dobra, Bouncing Snowman. Chociaż możesz oberwać trochę. Dobra. Przynajmniej przeżyłaś. Jakby aktywowała się tarcza, to by nawet nie musiała decoy używać. Zdrowa rywalizacja. Rywalizują ze sobą, kto lepiej jest w stanie mordować ludzi. A raczej potwory. Dobra. Mikiu, mam nadzieję, że już tam nie oberwiesz w łeb. Dobra, tutaj. Kisnir, pokaż na co cię stać. Za tobą powinna Karyna wejść. To nie była najlepsza runda, Kisnir. Dobra, wejdź tutaj może. Swoją laską Karynową. Świetnie. Dobra, niestety się zrespili. Dobra, ty trochę podżynaj go cyklonem. Tutaj też się zrespili. Polipcie. To go nie zabije. Lepiej wziąć ci po prostu twoją najlepszą broń. I mieć nadzieję, że nie zginiesz w walce. Odbiła insta def. Ona już by to zginęła, gdyby nie miała tej tarczy, która reflektuje obrażenia. Fajnie. Dobra. Tutaj. Nie zadajesz najlepszych obrażeń, ale zadasz jakiekolwiek obrażenia. Jakby Pierce wszedł drugi, to byłoby lepiej, dobra. Pia, biegnij. Tutaj natomiast... Zobaczmy tutaj, czy będziesz w stanie dobić. Dobra. Idealnie. Przynajmniej się nie wystawisz. Jeszcze potrzebuję życia, ty. Dobra, na tym froncie. Scorching Pierce. Następny turze się powinien na ciebie rozbić. Uuu, kryt, fajnie. Nagrodę dostaniesz. Owoce. Dobra. Fajnie, że się ranią również nawzajem swoimi AOE. Miło z ich strony.
Dobra. Mi jeden mniej. Dobra, bierz. O. Zawsze to trochę więcej obrażeń, a potek nam nie brakuje. Okej. Teraz, to bardzo, bardzo ciekawe. Czego ty się boisz, Fire? To świetnie, bo akurat ty masz załadowanego Fireballa. Serio? Mikiu, jestem... Jestem zawiedziony. A, idź tutaj. Może tak, mniejsze obrażenia. Użyjmy Karinem. Fajnie. Ty tutaj. Dobra. A ty zajmij portal. Nie przejmuj się nim. Dobra, tutaj natomiast... Tak, wracamy do poprzedniego planu. Angel Glove. Cut Punch. I zmasakruj tego. Szkieleta. Ekstra. Że przed kolejnym respawnem zdążymy. Tutaj natomiast... Kisnir do przodu. Liczyłem na więcej. A tutaj już wejdziesz bez problemu. No i dobra, to wszystko. Ty bierz podkę i jedziemy. Powinno go rozwalić też bez problemu. O! Class change, 45. Cooking 2. Warpal Counter. Coś jeszcze dostałeś fajnego? Movement się nie zwiększył. Evasion, agility, strength condition, luck. Dobra, zobaczymy jego skille. Nie pamiętam, czemu wyekwipowałem, czemu zdjąłem cooking. Dobra. Earth Crush. Ładny kryt. Następnie to, że będziesz mógł wejść tam z buta. Dobra, podoba mi się nasz odpicowany Karina. Skąd ty się tu wziąłeś? Ty właściwie nie żyjesz. Przynajmniej jeden z was chyba nie żyje. Spadaj. Jest tak głupie, że teraz... Nagle będą się ludzie z całego świata tutaj schodzić, żeby powiedzieć tylko swoje jakieś głupoty. Dobra, tutaj... Zamknijmy ten portal jak najszybciej. Zajmijmy się tym. Dobra, przy okazji, nie wiem co nas właściwie broni od tego, żeby tutaj po prostu wejść i go zaciukać. Z tego co patrzyłem, zdejmowanie tych pilarów kompletnie nie wpływa na niego, na jego statystyki. On nie ma, nie widzę, żeby miał coś jak plot armor, co by blokowało wszelkie obrażenia. Money. Dobra. Dwa zdjęte. Dobra, tutaj jak to chcemy zrobić?
Stone Fist, czy ją ubiję? Potrzebowałbyś kryta. Kisnir, jesteś w stanie ją ubić? Nie do końca. Mikiu. Też nie możesz nic sensownego zrobić. Dobra. Wykorzystamy cię. Wejdź tutaj. Potrzebujemy, żeby bardziej przydatni ludzie mieli ścieżkę ataku. Okej. Trochę nie zadasz obrażeń, ale... Teraz Karyna powinien być w stanie to wykończyć. Może się przestraszy. Nie przestraszył się, ekstra. Ty możesz tutaj zacząć. A Light Blast. Ekstra. Teraz ty powinieneś bez problemu to dokończyć. Dobra. Done. Zaraz się podzielimy i zaatakujemy na te ostatnie odróże. Dobra. Tutaj możesz zacząć tego gościa. Ktoś go dokończy. Dobra, tak. Po pierwsze, smoczku, biegnij w tamtą stronę. Niebieski chłopczyk zajmie to nam skarb. Sanjem. Tutaj natomiast Mixuana też niech biegnie. Dopóki biegnie, może wziąć Fool's Meal. Ranry, dziękujemy za pomoc. Dobra, kto chce go wykończyć? Ty. Ekstra. Jeszcze możesz się ruszyć, dobra. Może tak, zróbmy. Weźmy jakiegoś Yurika, tylko Yurin chyba nam został. I Yurin, zajmiesz to. No i dobra. To ma artylerię. Więc zanim tam wejdziesz, to weź się podlecz. Może zmienimy ci nawet tarczę na Ancient Shield. Troszkę ci to zmniejszy ataki i parę innych rzeczy. Ale przynajmniej będziesz miał Reflect 3. Jest niezerowa szansa, że jak cię będzie atakował z artylerii, to mu oddasz. Dobra, Kisnir, czy chcesz pomagać tam czy tam? Idź tam. Pomożesz Iorowi. Dobra. Tego mi się spodziewał. Reflekt. Właśnie. O to mi chodziło. Kisnir. Oknij sobie. I tak. Tutaj będzie szła ekipa cała. Weźmy jeszcze Ranry. Ranry bardzo dobrze się sprawuje ostatnio.
Dobra, już coś możesz strzelać. W niego możesz strzelać. Albo w niego możesz strzelać. To jest mniej efektywne. To strzelaj w niego. Dobra. Tutaj smoczku, powoli zmierzaj do akcji. Tobie podziękujemy. Ior, naprzód. Mikiu, wycofajmy ją. No nie zdąży dojść do akcji. Dobra, biegnij Mikiuana. Ładnie. Ładne uniki Iora. Dobra, to nie było mnie. Ranri, liczymy na ciebie. Świetna obrona. Dobra, tak. Ranri, po pierwsze, potrzebuje się wyleczyć. Na przykład od tego gościa. To tak, ty. Earth Crush, tego aniołka BDSM. Nie potrzebujemy go tu. Teraz Ranri może się podleczyć od tego gościa. Przy okazji go troszkę uskubać. Dobra. Teraz tak. Ty się boisz Holi. Też się boisz Holi. Tak. Możemy przywołać parę juików. Czy ty się boisz ognia? Nie, ale boisz się Ice. Dobra, w takim razie niebieski chłopczyk. Teraz tak. Ty się łyknij najpierw. Teraz będziesz w stanie to dokończyć. Ładne combo. I tak. Ty ściągnij jego. Czy ją. Liczyłem na coś bardziej efektywnego. Dobra, tutaj. Kisnir, masz Battle Orders. Battle Command nie masz. To ci zamienimy na chwilę. Mikshuana chyba już nie zdążysz. Dobra. Tak samo z nimi, już chyba nie zdążą nic na akcję, to niech idą po prostu w kierunku bossa. Io, Flowing Slugs. Do dzieła. Ładnie, ładnie dwa kryty od wejścia za ponad 200 i 300. Tak się to robi, robot Ior, profesjonalista. Dobra, masz potkę, nagrodę. A, masz na dwie. No i dobra. Możesz jeszcze zreflektować jego obrażenia. To by było najlepsze, gdybyś go zabił tarczą przez reflekt. O, ty dzięki, że zadajesz gościa, który najbardziej cię może oddać. Bardzo miło z twojej strony. Dobra, nic się nie zaspełniło, fajnie. Mikshuana, biegnij. Tam, może odpoczniesz do portalu. Dobra, Katorit, biegnij tam. Tego nie kliknąłem, chciałem przesunąć ekran. Dobra, podejdź tutaj, na wszelki wypadek, gdyby się coś tutaj w następnej turze zespełniło. Dobra, Kisnir. A nad tym możesz go dokończyć zwykłym atakiem.
Dobra. Teraz tamten zdejmiemy. Jur tutaj. Jeszcze tamten portal zdejmiemy. Na razie możesz się wycofać, zrygasz trochę many. Isir się trochę uleczy przeciwników, którzy źle jej życzą. Fajnie, Jur. Dzięki. Dobra, zobaczmy co tu mamy. Dobra, ekstra, nic się nie zrespiło. Zajmijmy się portalami. Chyba nie jest zadowolony obrotem spraw. No i to nazywa muzyką. No okej, dobra. Pora sprzątnąć tego gościa. Dostał wsparcie. Dobra, nic czym nie byli, nie moglibyśmy się zająć. Dobra, zobaczmy ty smoczku, jakbyś chciał przywalić Thunder. Muszę ci zmienić skill. Bym chciał ci idealnie wycelować twój Thunder. Już teraz mógłbym. Chyba nawet lepiej, cofnij się jedno pole do tyłu. Oni powinni się tam skupić. Powinnaś być w stanie bardzo przyzwoity Thunder w następnej turze im przywalić. Dobra, reszta tutaj. Wy jeszcze pozgarniacie tutaj słodkości. O, ekstra wyleczyłaś się, super. Mixuana. Pędź do walki. Jor. Dobra, w przeciągu paru turów wrócę tutaj i zacznie się rozrywa. A to standardowa artyleria. Nic czym musielibyśmy się przejmować. Przestraszył się na odległość. Chciał wywalić w ciebie rakietę, ale zobaczył twój przerażający wzrok z daleka i stwierdził, nie, może lepiej nie. Play Gate przykontrolowali, ale zaraz się tym zajmiemy. Dobra, smoczku. Rejfutur na dół! Okej, może jednak troszkę się nie optymalnie ustawili. Dobra, tutaj będzie chyba najlepiej. Nie najlepiej. Dobra. Jupiter Gem. Uciekaj i tak, co do ciebie? Staw się tutaj. Przywołajmy naszego najpotężniejszego Yuiki. Ale zanim go przywołamy, sprawdźmy, żeby był jeszcze potężniejszy. Zmiażdżyć? Chyba nie. Dobra, wywal po prostu w niego, co masz? Szkoda, że nie krytło. Chyba całkiem niezły pomysł. Musimy ci tak... Weź tutaj trochę. I wchodź tam z kopyta. I następnej turze powinni się skupić na ciebie. I o to nam chodzi.
na tobie. Dobra, Ior. Tak, łyknij sobie potkę i biegnij do walki. Tak samo ty. Że tego nie widzicie, ale teraz non-stop kiwam głową w rytm muzyki, bez rąbiska. Mikszuana miażdżyć. Triple attack. Też? Dobrze, że napakowałem ci manę. Przewidziałem, że się teraz skupią na ciebie w tej turze. No co mam zastrzeżenie do muzyki w tej grze, to to, że nie jest ładnie zapętlona. Okej, fajnie, że się sami piorunują. Dobra, to było niezamierzone, ale i tak dużo nie wskurasz. Dobra, to uciekaj. Teraz tak. Przydałby się to odbić. Siłana, jesteś w stanie to zrobić w tej turze. Dobra, trzymaj. Teraz tak. Jak wasza odporność na dark? Tak sobie bym powiedział. To bardzo przykło z waszej strony. Sage's Medal. Masz granat wyekwipowany. Świetnie. Daj im piekło. Dobra. Ty troszkę oberwałaś, ale nic czego się nie da naprawić. Teraz tak. Ranry? Tak czy nie? Dobra, potrzebowalibyśmy ludzi, którzy byliby w stanie atakować i wchodzić do przodu. Jak wasza odporność na physical? Tak sobie. Świetnie. Więc weź swoją broń do walki wręcz i wchodzisz tam z kopyta. Dobra. Chociaż w sumie wolałbym, żeby atakowali ją. A już za trudno, za późno, trudno. Tutaj Light Blast nie za dużo pomoże. Tam też nie. Więc tak, ty Stone Fist. Pokaż mu wyjście. Dobra, mam jeszcze dwa miejsca, które możemy jakoś wykorzystać. Ty boisz się piorunów. To bardzo dobrze. Storm Tornado. Powiem ci trochę uprzykrzyć życie. A nawet je zakończyć. Ekstra. Teraz tak, tutaj pęć cotku. Tak samo ty Kisnir. I tak, możemy jeszcze jednego Yuika przywołać. Czy to coś da? Oni są z grubsza odporni na ogień, więc to niewiele da. Więc w
po prostu rusz się tutaj i tyle. Świetnie. Bardzo się postarałeś, żeby trafić na gościa, który najbardziej jest ci w stanie oddać. Dobra. Myślę, że są w stanie nas przebić przewagą liczebną. Nie, jeżeli będziemy ich zabijać szybciej niż oni się odnawiają. Dobra, ty masz tutaj łatwego killa. Dobra, Xuana. Wyjdź tutaj. Dobra, nie. Zapomniałem, że jednak nie masz aż tak dobrych obrażeń. Dobra, to może ktoś ci pomoże? Tego nawet może zabić. Zobacz tutaj, ile jesteś w stanie ugrać? Twój snajp niewiele daje w jakiejkolwiek sytuacji. Kim go mogę osłabić, żeby go nie zabić? Kisnir. Ty pewnie go zabijesz, co? Nie. Trudno. Teraz Mikszuana może tutaj wejść. Mam nadzieję jeszcze, że na niej się skupią. Tak. Ty. Kotki, weź broń dystansową. Nie za bardzo to działa. Musisz wziąć drugą broń. I go powoli będziesz podgryzać. Tam, ty. Kotki. I do działa. Będzie na dobitkę w następnej turze. Ty wchodź tutaj. Teraz tak. Się boisz tylko Thunder. Szkoda. Chociaż możemy wziąć Yurina. Moment. A twoja odporność na Ice? Też słabo. Dobra. Yurin albo niebieski chłopczyk. Kto zadaje większe obrażenia? 59, 69. Yurin, wygrałeś. Wchodzisz tutaj. Dobra. Teraz ty możesz go wykończyć. Musisz wziąć łuk Reishi. Nie. Nie masz zasięgu. Jaka szkoda. Mechaniczny łuk. No okej. Chodź dziubała i do dziubała. Brawo, Pia. No i dobra. Ciebie nie chcemy leczyć, bo ty masz prevail. Więc im bardziej cię podbiją, tym bardziej cię wkurzą. Niemiło z twojej strony. Przyszły posiłki.
Yuri, nie jesteś w stanie go zgarnąć. Jesteś. To zrób to. Świetnie. Teraz tak. Ior, wycofamy cię. Podlecz się. Tutaj natomiast. Kisnir, tutaj. Tutaj jesteś w stanie go strzelić. Jesteś. To do dzieła? Z Prevailem. Zarosły mu obrażenia. Dobra, te portale zaraz będą zgarnięte. Dobra, ty smoczku. Musimy ci dać jakąś broń do walki wręcz. Bronie do walki wręcz tutaj są do bani. Przynajmniej dla smoka. Szkoda, że nie mamy większego wyboru. Zróbmy tak. Ranry, pakuj się tutaj jak najbliższej akcji. Dobra, od ciebie potrzebujemy tylko jednego, żebyś przywołała swoją lalkę leczącą. Dobra. Fia tutaj. Dobra. Pakuj się tutaj. Idziemy powoli ich podżerać. Dobra. W sumie podejdź tutaj. A jeszcze nie widzieliśmy twojej tekstu. A, to bardzo ciekawe. To nie było miłe. Dawaj smaczku. Kryty. Nic nie weszło krytów. Dobra, tak lepiej. Miło z twojej strony. Nie wiem czemu tak dużo weszło, nie zwróciłem uwagi. Znaczy nie zadawały tak dużo obrażeń. Dobra, tutaj. Cyklon. Smoczku, wykończ. Świetnie. Yurin. Zajmij portal. Tutaj ty możesz wywalić w tego aniołka. Czy to go zabije? Prawie go zabije. A nawet zabije. Ekstra. No to dobra, to tak. Kisnir. Właśnie ty jeszcze możesz kogoś uleczyć. Ulecz Kisnir. Ty podejdź tutaj. Fia, możesz jego wykończyć. No i dobra, został już tylko boss. Dobra, czy ty masz coś specjalnego? Masz Intimidate. Masz Double Action. To ma zasięg 4. To ma Circle 3. Więc możemy... Prawdopodobnie będziemy chcieli uważać z otaczaniem cię. Kurde, ale ty nie masz aż tak dużo obrażeń. Co, 37? 45, okej. Okay. Sharp Piece może zadać dużo obrażeń, bo masz troszkę siły. No to ma zasięg 4. Masz Double Action. Dobra. Idziemy powoli podchodzić. Dobra, Mikszuany możesz atakować tyle, ile ci się zechce.
Dobra, mam taki szczwany plan. Stawmy się tutaj wszyscy i troszkę się podleczymy. Ja tutaj powiedzmy. Dobra, ciebie na razie podziękujemy. Właśnie jak twój special. Musisz troszkę dalej podejść. Dobra, czy jeszcze chcemy kogoś przywołać? Mamy kogokolwiek, kto zada. Jesteś w stanie zadać. Ior. Dobra. Nie masz odporności na Dark, nie masz. Świetnie. Ior może użyć swojego najlepszego tasaka. Accessorium. Night medal. No dobra, możesz nawet. Nie, to się usta. Palimy leczenie i robimy szarżę. Warunkiem, że Ranri nie zginie najpierw. Okej, dobra. Zużył swojego. Zużył swoje AOE, super. Na razie tak nie jesteś w zasięgu. Mana. Dobra. Dobra, jesteśmy gotowi. Szkoda, że to nie leczy Ranri. Muszę jeszcze na ciebie zużyć potkę. Teraz tak. Ior tutaj. Mikshuana tutaj. Dobra, ty. Chcemy Night Medal, żebyś nosiła. Podejdź tutaj jej blisko jak możesz. Może tak. Postaw się tutaj, będziesz miał zasięg ataku. Teraz ty możesz tutaj wygodniej podejść. Właśnie jak twój specjał. Przesunęła się 3 pola do przodu, to by było lepiej. Dobra, zobaczmy jak to zadziała. Dobra, jego musimy atakować tym Void. Oj, nie, tego nie chciałem zrobić. Cofnij. Właśnie Mikshuana, czy ty masz Battle Command? Masz czegoś takiego jak Battle Command, pomyliłem się. Tak. Akcesorium, nie, broń. Rejsze Chakrams. Będziesz atakował z tej strony. Urin. Pia, podejdź tutaj. Będziesz bezpieczna, Urin. Powoli będziesz szedł naprzód. Dobra. Będzie nasza ekipa. Okej, nie wiem czemu nie możesz odpowiedzieć, albo jesteś za daleko. Reflekt, fajnie. Nie wiem dlaczego ty nie możesz odpowiedzieć, albo mana ci się skończyła. Proszę pilnować takich rzeczy. Dobra. Bierz mi się za to. Najpierw ty miałeś odpalić swój. Nie, to nie zadziała. Może tak. Kisnir. Co, tutaj nie da się wejść? Blocked. Kurde. Musimy to inaczej rozegrać. Ty tutaj. Kisnir.
Możesz już wchodzić. Masz. No i nadal masz, dobra. Ustawisz się tutaj. I zobaczmy, czy masz Battle Command. Nie masz. W takim razie chcemy, żebyś miała. Fist Strike nas nie obchodzi. Trophy Hunter. Strong Slash. Czy chcemy Strong Slash? Tak, masz atak chyba z tego swojego miecza? Nie. Dobra, to ją. Chcemy, żebyś miała Strong Slash. Co możemy poświęcić? Flurry. Dobra. Ładnie, Trophy Hunter wchodzi. Teraz wszyscy dookoła będą mieli dodatkowo bonus obrażeń z Battle Command. Ior. Właśnie, zobaczmy w ogóle, jak to wygląda. Ior, jesteś w stanie ściągnąć 300 HP-ków jednym atakiem? Co to dla ciebie? To jest, tak wygląda typowy boss ostateczny w JRPG. F-Crash, może go nie zabije, a może zabije. Zobaczmy, Karin, Yuki. Intimidate, okej. Kryt za dwa, pięknie. Wiecie co? On ma 5 gwiazdek. Znaczy, że chcę go złapać. Tak, ile twój ma Monster Capcie? Zasięg 2. Yurin, podejdź tutaj. Ty. Ty się wycofaj, bo zginiesz. A ty możesz podleczyć kogoś, kto tego potrzebuje. Dobra. Nie wykańczam go, bo chcę go złapać. Broń się, Fia. Masz do tego Yuiki. Przemoc w rodzinie, ojciec cię bije. Dobra, kto tu ma najlepszy? Ty będziesz miała najlepszy. Capture Rope. Ty masz Monster Hunter, znaczy Trophy Hunter, Capture Attack. Złap nam tego bóstwa. Nie, nie taki snir. Dobra, wszyscy Capture Rope. Nie wystarczy tylko wygrać. Musimy wygrać kompletnie. Ładnie, ładnie. Taki level up, zabijcie cię bóstwa. Katoric. A przynajmniej ty tu dostałaś. First Strike 2, Dual Board. Ciekawe. To jest pewnie coś dobrego, co? Dobra, wiem, że to trochę antyklimatyczne. Ale chcę konkretnie zobaczyć, co nam dropnął. Dobra, wytrzymaj jeszcze trochę. Marvel's Necle. Zwiększa stat growth. O! Zdecydowanie przedmiot na New Game Plus. Ale dobra, koniec pierdzielenia, długo to trwało. Zakończmy to wszystko w końcu.
Kończ weź wstydy oszczędź. お願い、みんなの力を貸して、苦しんでいるお父様を助けるために。Mam nadzieję, że go odczarujemy, to będzie trochę bardziej rozmowny. お父様、しっかりして、目を覚まして。その声は、フィアか。お父様、よかった、意識が戻ったんだね。何が起こった？私は何を？Krzyczałeś przez około 1000 lat zamknięty w kamieniu. よかったよ！フィア、どうして泣いている？だって。ここは覚えがある。かつて私が治めていたはずの地だ。なぜこんなにも衰退している？記憶にあるこの地は栄華を誇り、人々の活気にあふれていたはずだ。ああ、długo by szczępić słowem。娘が泣いているのか、皆目思い出せぬ。私もお父様がどういう経緯でこうなったかは詳しくないんだけど。そうか、私はあの禁忌の兵器にとどめられていたのか。自由を求めた人間族を鎮めたことで、庇護下にあった全てにねじれを生んだのだな。
どれほど時が経った、どれほどの負担を信徒へ敷いた。すべてサジであろう。それに他者と絆を紡ごうとするのはフィアの本分であり起源である。それを否定しても意味はない。娘の身勝手をたしなめるのは親の責だが、娘の加護を許すのも親の務めだと私は思う。すでに自生している娘をこれ以上責めるつもりなどない。同じ失敗をしなければそれでよい。父様、ありがとう。Czytaj, nie spoufalaj się z ludźmi dalej. から発される、静かで緩やかな気に包み込まれているみたいだぜ。でも嫌な感じは一切しないわ。不思議ね、湯船の中に入っているよ。こうしてパライア様に拝謁できるとは、なんて栄誉なのでしょうか。我慢しなければならないのに頬が緩んでしまいます。意外です。思ったよりも身内に甘いのですね。頂上の存在といえど娘には甘い。とても勉強になります。彼らはフィアの信徒か。みんなが私を助けてくれた、みんなが手伝ってくれたからお父様のもとへたどり着けたの。礼を言う。手間をかけさせた。お言葉感謝いたしますが、ですが当然のことですね。このリシュエンツェーリ・ラウロソン、世に生を受けた時からパライア様の信仰を捧げておりました。リシュス、あ、漁師様、いいとこ持っていった。目立とうとしているな。政治を取り扱う者特有の強引さ。ちゃっかりしてます。それに厳密に言うとパライア神にではない。わしね。些細なことですわ。フィユシア様はパライア様だった。それが分かれば私はどこまでも真を保っていられます。とても素晴らしい信仰心だと思います。きっとその純粋な思いは神へ届くでしょう。届くも何もその対象は目の前にいるわ。
あなたはとても真面目なのね。その方、ハーフエルフか。Obrzydliwe, winoś się sprzed moich oczu. Nie chcę widzieć takiej obrzydliwości. Sono hou kara nusume no chikara o kanjiru. Nani ue ka? Kore wa are kashira? Nusume no kareshi ga aisatsu ni kita.という定番の流れかしら。面白いな。さて、どういう対応をするか見物だぜ。アバロはね、私の使徒で恋人なんだよ。使徒通りだな。だが認める。Nie wiem, czy zaakceptuję takie wynaturzenie jak pół elf. Są方に娘はやらんと。そう言った方が良いだろうか。Czy masz doktorat przynajmniej? 冗談だ。反対するつもりなどない。数ある出会いの中で娘が選んだのだろう。口を挟む気などない。気に入った使徒を囲うなど、神の権能のうちだ。はーい、公認された。これで正式な夫婦だ。どちらにせよ、神はあるべきところへ戻らねばならぬ。認めようが認めまいが同じことだ。お父様、何を言っている？お父様の体が。いや、本来力ある神は。この世界にとどまれぬ。分かっているな。力を持っている神様はね、本当はこっちの世界にいちゃダメなんだ。神様がいるだけで負担をかける。世界が耐えられなくなっちゃうの。だからよほどのことがない限りは神様の世界に帰って信徒を通してこっちの世界を見守るようにする。Nie jesteś taka potężna. Watashi wa kono sekai ni wa todomarenai. Fia. Hito ashi saki ni modorasete mora. の問題は解決できるのか。問題一目見た時から気になっていた。未だフィアの内部に人間族の魔力を感じると、本来の力が封じられているのも要因はそこなのだろう。
禁忌から脱する見込みはあるのだな。お父様の時と同じようにアバロとみんなが助けてくれる。そうか、ならば問題はない。禁忌として世界に縫い止められるならば、こちらに来るかの判断は任せる。とどまるのならば、この地の神徒を導いていくがいい。民の不在により長く混乱させていたのだろう。よければ私に代わり、信徒の心を安定させるため尽力してほしい。だがもちろん、共にあちらへ行くというならば止めはしない。自身の生き方は自身で決めるといい。そなたの好きに生きよう。もう親に判断を仰ぐ年ではあるまい。望んだ者のそばにいて幸せになってくれ。お父様、ありがとう。私はまだみんなと一緒にいたい。一緒に旅をして縁を深めた大好きなみんなと、何よりも使徒でもあり恋人でもあるアバロと一緒に生きていきたいんだ。そうか、ならばその道をフィアらしく歩むがいい。いずれまた会える。私たちに時間という制限などないのだからな。また言葉を交わそう。何よりも結んだ絆を大切にする心優しき私の娘よ。また話そう。次はもっといろんな話を聞かせるから。私がどんな風に過ごしてどんな人と出会ってきたか。またね、パライアお父様。強い神様は世界への影響が大きいから。でも死んじゃったわけじゃないから、もう二度と会えなくなっちゃったわけじゃない。また少し離れて暮らすだけ。今度会う時のためにみんなと思い出をいっぱい作るよ。Jakie urocze, to pierwszy raz Ior przytula się do Fii. Wygląda na to, że koty też mają uczucia. お別れなんて寂しすぎます。
これからも退屈なんてさせないよ。一緒に紹介を盛り上げていこう。はい、私もいっぱい紹介のお手伝いします。その決断は当然分かっておりましたわ。我が主はこれから私と共にラウロサを繁栄させていくのですから、もちろん我が夫もご一緒にお迎えいたします。ならば私はその道に騎士として付き添おう。危険などこの剣で切り払ってみせる。神が治める民を守るために生涯をかけて尽力させてほしい。キスニルさんは本当にみんなを守るために命をかけてるんだね。頼もしいよ。結んだ縁を丸ごと守れるよ。力を貸して。ジョーちゃんがフィユシア様の代わりを務めるってことでいいのか。どうだろう、お父様の代わりにってことだからそうなのかも。まあジョーちゃんが治めるならばいさかいも減っていくんだろうな。俺様の商売のためにも頑張ってくれ。リートもいろんなものを作ってみんなの生活を豊かにしてあげてね。Na początku pozbędźmy się całej rodziny królewskiej Infurus. To rozwiąże wiele problemów. 泣きじゃくるアバロ隊長を慰めるのはとても大変そうだもの。大丈夫。アバロが泣いてたら世界の果てからだって飛んでくるや。本当にできそうで少し怖いわね。私がライヤ様をお救いできるなんて夢のようです。この旅を通してトト様に誇れる自分になれた気がします。うんうん、きっとカトリトちゃんのお父さんもすっごく褒めてると思うな。そうだといいな。これでパライア神の回復を確認できました。討伐する必要もなくなり、これにて神教の三路の調査も終了となるでしょう。あとはフィア様をお救いするだけですね。あ、そうだね。次は私が魔石の封印を解かないと。アバロ、お願いしてもいいかな。To jeszcze nie wszystko. Wiecie co, poczekajcie, to jest ładny obrazek. アバロとずっ
と一緒にいられるよ。神様って多分寿命とかはあんまり関係ないしね。Jedyna osoba, która to wiedziała, właśnie dała nogę. アバロと出会えてよかったよ。私を起こしてくれたのがあなたでよかった。使徒になってくれて支えてくれてよかった。あなたじゃなかったらここまで来られなかったかもしれない。お父様を助けることはできなかったと思う。あなたと縁があって本当によかった。Biedna Lisz teraz pewnie siedzi gdzieś w kącie i płacze.一緒に笑えるように頑張っていこう。
嬉しいことも苦しいことだって、みんなと一緒ならきっと楽しいよ。No i dobra, jeszcze chyba będzie jedna scena końcowa. A, już są napisy? Dobra, a jeszcze będzie na pewno jedna scena. W każdym razie, skoro są napisy, to mogę dorzucić coś od siebie. Tak, to była przygoda, to była bardzo długa, myślę, że wyczerpująca dla wszystkich przygoda. Tak, chciałbym serdecznie podziękować wszystkim, którzy mniej lub bardziej uczestniczyli w tej przygodzie. Zwłaszcza jeżeli byliście na tyle ciekawi, żeby regularnie czytać, co tu się działo. Wiem, że to, no, tak jak mówiłem na początku, przejście tej gry to jak przeczytanie solidnej książki. Więc to tym bardziej jestem wdzięczny. Może się wydawać, że po co nagrywać taką długą i taką czasami trochę monotonną grę. Po prostu ta gra mnie zauroczyła. Postacie, ta przygoda, fabuła jest całkiem spoko. Oczywiście gra ma swoje troszkę mniej ciekawe momenty, czy troszkę bad, jak na przykład niektóre rozmowy ciągną się zdecydowanie za długo. Ta końcówka trochę też była. Walki też są dosyć długie, więc gra nie jest idealna, ale generalnie zauroczyły mnie i postacie, i fabuła. Nie wiem, coś takiego, co mi się ostatniego chyba przy Undertale zdarzyło, żebym rzeczywiście czuł się zżyty z jakimiś postaciami. Więc chciałem to wam pokazać, chciałem wam to jak najlepiej byłem w stanie przekazać i podzielić się tym. Mam nadzieję, że przynajmniej dla kilku osób udało mi się to zrobić. Jeżeli tak, to uważam, że cel tej serii jest kompletnie spełniony. Tak, a propos jeszcze tej gry, wspominałem o czymś takim jak Luidora. Ponieważ to nie jest pierwsza gra z serii Alchemy Meister. Tak, poprzednia gra nazywa się Kamidori Alchemy Meister. Dużo mechanik jest bardzo podobnych, ale aczkolwiek uważam tę grę jednocześnie za obiektywnie gorszą. Ma dużo mniej usprawnień, postacie są bardziej płaskie i jest dużo więcej hentajowej, takiego trochę chamskiej treści. Jeżeli jesteście zainteresowani, to polecam wpisać na YouTubie Sysetychy Kamidori. I hej, hej, nie musicie dziękować. Ten pan dogłębnie pokazuje, o co chodzi w tamtej grze. Ale tak jak mówiłem, Mayui bardziej mnie zauroczyło. Chyba jednak mechaniki są dużo lepsze, jest dużo bardziej już taka wypolerowana, dopracowana. No a tam Kamidori. Jedyne w sumie, co ma Kamidori, ma taki fajny mechanizm zarządzania sklepem, że tam ma się sklep, w którym sprzedaje się wytworzone rzeczy i trzeba pilnować balansu kasy, bo sklep kosztuje również utrzymanie i trzeba pilnować cały czas, żeby nie zejść poniżej zera. I tam ma rzeczywiście wtedy wpływ ten mechanizm dni, że podróże zajmują dnie i trzeba się przygotować zawsze wcześniej, żeby mieć pewność, że w międzyczasie nie zbankrutujemy, jak wrócimy z powrotem do domu. Więc tamten mechanizm dni ma sens. W Amayui te dnie prawie w ogóle nie mają sensu. Więc to jedyna rzecz, w której Kamidori jest lepsze. A poza tym Amayui jest dużo lepsze. Poza tym, co jeszcze chciałem powiedzieć? A Amayui ma również kontynuację. Nazywa się Labyrinth Meister. Nie wiem, jaki jest stan tłumaczeń fanowski, bo oczywiście cała seria tych gier i ich wydawca nienawidzi białych gaijinów, którzy nie potrafią mówić w cywilizowanym japońskim języku.
i nie przygotowali żadnych tłumaczeń. Ba, nawet tej gry nie da się uruchomić. Przez 2 miesiące, jak nagrywałem tą grę, cały czas musiałem mieć ustawione na komputerze mój domyślny język systemu jako japoński, żeby ta gra w ogóle chciała się uruchomić. Więc w końcu będę mógł to wyłączyć. Tak, a wszelkie tłumaczenia do tej gry są kompletnie fanowskie, więc nie wiem, jaki jest status tłumaczenia Labyrinth Maista. W każdym razie póki co nie zamierzam tego nagrywać. Myślę, że jeżeli ktoś jest zainteresowany tego typu gry, to Amayui go zainteresowało i jakby przekazało to całą to co chciałem przekazać. A Labyrinth Maista w sumie zobaczę. Jak się zbiorę, to może samemu sobie przejdę. Trochę nie chciałbym się jeszcze takiej drugiej dużego poświęcenia robić, żeby kolejną taką serię dużą nagrać. To jednak trochę męczące było również dla mnie. A rozumiem, że też, że nie wszyscy byli zainteresowani tą grą. A właśnie, tu też jest bardzo kilka ważnych rzeczy, takich końcowych. Że legenda Fushi była kontynuowana. Tylko troszkę kolejnych przeinaczeń zostało do niej dopisanych. Czy Paria będzie zadowolony, że w świecie śmiertelników jego imię zostanie przekręcone na jakiegoś Fushie?
sposób całkiem fajne rezultaty. Rzeczywiście sprytnie to kończył te wątki, to co rzeczywiście robiliśmy ma wpływ. I to widać, że to trochę sprytnie jest pozakończane, nie jest tak na głupio zrobione. ほら、アバロ隊長、作業はやめて食事休憩にしましょう。働き詰めは体によくないわ。休む時はちゃんと休まないと病気になってしまうわよ。何がかしら。そうだったのね。ほら、みんなも集まってきたわよ。城塞を移動させて旅ができるようになった？Gdzie Katorit? Razem może nie zniszczysz żadnego karawanu czy sklepu.
仕事頑張るためにもお腹いっぱい食べないと。そういえば隊長さん、また新しい依頼が入りましたよ。保管している素材だと作成には足りないわ。補充のために探索へ行かないといけないわね。Jest nim, nie pije się po treningu. が終わったからといってすぐに寝ると太ってしまうぞ。領主の仕事は激務なんですの。だからたまには息抜きが必要なんですのよ。それに私の体型は変化したりしません。magiczne geny rodu Lin Lish. wszystko co je idzie w cycki.騎士として剣を振るおう。城塞を動かせるようになったのであれば周辺と言わず遠出しませんこと。はあ、それいい。さすがリフさん。当然ですわ。そしてそのままラウロソリオを拠点に活動すればよいのです。私は諦めませんわ。いつか必ず我が主やアバロをラウロソ領へお迎えするのです。リシさんは変わらないね。アバロ、出歩く際は私も同行させていただきます。分かっていればいいのです。どうか勝手に出歩くことがないよう注意してください。しまいます。
アバロン、俺様はまた周辺の村々を回ってくるぜ。ああ、たまにはのんびりしたいんだがな。子供とゆっくり触れ合う機会がねえってことだ。わかる。ここにも息子みたいなガキが嫌がるからな。寂しがらせちゃいけないとの気遣いだ。あ、カトリトちゃん、よかったら一緒に食べようよ。やったー、お腹ペコペコだったんです。待ってました。よーし、張り切って動かしちゃうよ。え、już ty już tego nie robisz。あ、そっか。つい今でも城塞とつながっていると思っちゃうね。Głuptas。それはあの時も言ったじゃない、みんなの思いが城塞を動かしたんだって。I to jest pewne nawiązanie do kontynuacji, bo to z tego co rozumiem jest rzecz, która jest głównym wątkiem kontynuacji Amayui. Dokładnie, ma duszka i ten duszek jest chyba główną postacią kontynuacji.
よーし、みんなで冒険に出発だ。Fin. Koniec. Dobra. Czy coś jeszcze więcej będzie? Nie. Tak. To oznacza, że gdybym teraz zaczął nową grę plus, to właśnie zaczynałbym z naszym stanem posiadania z tego gameplaya. Nie wiem, czy w sumie chce mi się grać w ogóle nową grę plus. To, co mnie najbardziej interesowało w tej grze, czyli fabułę, no już poznałem ją. Nic więcej za bardzo, ta gra nie ma więcej dla mnie do zaoferowania. Dobra, coś jeszcze chciałem powiedzieć? A! Złe zakończenie. Jak wspomniałem, w grze jest złe zakończenie. Nie powiem wam dokładnie, na czym ono polega, ale powiem tylko tyle, że jest bardzo smutne. I to nie jest złe zakończenie tylko z nazwy, tam naprawdę złe rzeczy się dzieją i ludzie giną i to jest bardzo smutne, co tam się dzieje. Dlatego wam nie powiem. Jeżeli chcecie, to na pewno ogarniecie to w internecie, albo ściągniecie grę i sami zagrać. To też zalecam. Poza tym, że fabuła, postacie, hentai. Gra jest bardzo fajna. Walka jest tak, trochę ciekawe ma te mechaniki walki, znaczy zajmowanie pokojów, zajmowanie pozycji, to całkiem spoko działa. Możliwość zmiany z buildu postaci w trakcie walki też jest bardzo fajna. I farmienie też jest całkiem takie przyjemne, znaczy, że jak już w końcu wyfarmisz rzeczy i zbudujesz nowe bronie czy ulepszysz szyjki, to ma ten taki pewien przyjemności. Dobra, to będzie długie wideo. Biorę się za jego edycję. I dobra, przygotujcie się w przyszłym tygodniu na ankietę. Na osobnym filmie dokładnie powiem, o co chodzi. I dziękuję jeszcze raz serdecznie wszystkim za uwagę i słyszymy się w następnych filmach. Cześć! Uwielbiam soundtrack z tej gry.